Siemanko, witam, budowniczy Doman. Kolejny filmik. Obawiałem się, czy go nagrywać, ponieważ w zeszłym roku już nagrałem serię o elewacji, pracach elewacyjnych, ale doszedłem do wniosku, że jednak wrzucę ten filmik, ponieważ jest tu wątek wełny elewacyjnej na wełny na elewacji. Jak widać, jest to termomodernizacja starego budynku. Na trzech ścianach stosujemy tyropen grafitowy, a dokładnie firmy Yetico Passive, współczynnik przenikania lambda 0.033, a na jednej ze ścian wełnę mineralną ze względu na warunki przeciwpożarowe na Dolnym Mieście w Gdańsku. Jak widać, stary budynek budowany na przełomie lat 80. i 90. No i trzeba dawać dużo kleju, trochę nierówne ściany z różnych materiałów. No ale co, jakoś sobie by można radzić. Klej Caparola, klasycznie, na którym działam, oraz na tej elewacji, gdzie działam, z zaprzyjaźnioną najemną brygadą. Lato to okres żniw elewacyjnych, także warto poświęcić dni letnie na takie zlecenia. Tutaj widać, wtapiam siatkę diagonalną właśnie w wełnę. Jakby ktoś się pytał, dlaczego taka mała, ponieważ będą stosowane dwie warstwy siatki. Dlaczego dwie warstwy siatki? Ano dlatego, że wełna po wyszlifowaniu mimo wszystko pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o swoją płaszczyznę. I żeby wyprawka z tynku wyszła dobrze, stosujemy po prostu dwa razy siatkę. Jak widać, bardzo ciężko się wciera tynk. Przepraszam, bardzo ciężko wciera się klej w wełnę pod siatkę. Wtapianie siatki w wełnę zajmuje o wiele więcej czasu niż zazwyczaj na styropianie. Generalnie płyty z wełny są o wiele cięższe. Wymiar płyt też jest większy, szerokość jest 60 cm, gdy styropian ma 100 na 50, wełna ma 100 na 60. A w dodatku, jak się jeszcze nałoży trochę kleju na płytę, no to w ogóle ciężko się pracuje. No ale nic, takie jest życie, trzeba to zrobić. A tutaj lecę już z siatką na styropianie. Oczywiście wcześniej był wyszlifowany, powierzchnia dopracowana. Ze względu na upały najpierw wtapiamy siatkę, a następnie bawimy się z narożnikami, parapetami i tak dalej. Zresztą na narożnikach, kapinosach i parapetach miałem już filmiki, także odsyłam do filmów z zeszłego roku.